kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 8. Najświętsza Maryja Panna nawiedza świętą Elżbietę. Drogie dzieci, po odejściu Archanioła Gabriela, Matka Boża przypomniała sobie, że zdradził jej on również inny sekret, będący dobrą nowiną. Pan Bóg ześle jej kuzynce, świętej Elżbiecie i świętemu Zachariaszowi, małego chłopca, którego nazwą Jan. Matka Najświętsza wiedziała, że już od dłuższego czasu święta Elżbieta modliła się o dziecko, ale wiedziała również, że była już ona w podeszłym wieku i będzie potrzebowała kogoś, aby jej pomógł wszystko przygotować do narodzin małego Jana. Matka Boża pomyślała: moja kuzynka Elżbieta będzie potrzebowała mojej pomocy. Muszę już teraz iść i jej pomóc. Maryja, nie myśląc o sobie, szybko opuściła swój domek w Nazarecie, który bardzo lubiła, aby udać się z pomocą swojej kuzynce, Elżbiecie. Podróż była długa, trwała kilka dni. Maryja musiała przemierzyć wiele gór, pieszo lub na osiołku. Jednak Matka Boża nigdy nie skarżyła się, ponieważ wiedziała, że w ten sposób sprawia Panu Bogu przyjemność. W końcu przybyła do swojej kuzynki. Pan Bóg zdradził świętej Elżbiecie sekret dotyczący Matki Bożej. Kiedy tylko zobaczyła Maryję, wykrzyknęła z wielką radością: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Ponieważ wiedziała ona, że Maryja będzie Matką Boga. Maryja odpowiedziała jej słowami pięknego kantyku, czyli pieśni, aby podziękować Panu Bogu za wszystkie dary, które od Niego otrzymała. To zaś sprawiło ogromną przyjemność Panu Bogu. Maryja wiele dni została u świętej Elżbiety, aby jej pomagać. Jak bardzo Matka Boża była dobra dla swojej kuzynki. Następnie wróciła do swojego małego domku w Nazarecie, gdzie czekał na nią święty Józef. Wkrótce miało narodzić się maleńkie dzieciątko. Nauczmy się na pamięć modlitwy do Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Bernard. W dawnych czasach żył mały chłopiec, który bardzo kochał Matkę Bożą. Nazywał się Bernard. Kiedy był już duży, został zakonnikiem, aby móc jeszcze bardziej kochać niepokalaną. W klasztorze Bernarda klasztor jest domem, gdzie mieszkają zakonnicy. A więc w klasztorze Bernarda znajdowała się w korytarzu pewna figura Matki Bożej. Za każdym razem, kiedy Bernard przechodził obok figury, skłaniał głowę, mówiąc: bądź pozdrowiona, Matko Boża, co było bardzo miłym wyrazem powiedzenia dzień dobry. Sprawiało to tak wielką przyjemność Matce Bożej, że pewnego dnia odpowiedziała mu: witam Cię, Bernardzie. Jak bardzo Bernard był szczęśliwy z tego powodu. Bernard stał się wielkim świętym, ponieważ zawsze pragnął stać się podobnym do Matki Bożej. A czy Ty starasz się naśladować Matkę Bożą? Najświętsza Maryja Panna swoim zachowaniem sprawiła, że Pan Bóg był tak bardzo szczęśliwy, że odtąd chce On,
aby każdy chłopiec i każda dziewczynka stali się do niej podobni. Jeśli chcecie być do niej podobni, powtarzajcie. Będę robić wszystko, czego Pan Bóg będzie ode mnie chciał. Pytania do katechezy ósmej. Kim była święta Elżbieta? Jaki sekret dotyczący jej kuzynki zdradził Najświętszej Maryi Pannie Archanioł Gabriel? Jak miał na imię chłopiec, którego miała urodzić Święta Elżbieta? Jak nazywał się jego tata? Czy Matka Boża myślała tylko o sobie? Dlaczego Maryja nigdy na nic się nie skarżyła? Co powiedziała Święta Elżbieta, kiedy zobaczyła Najświętszą Maryję Pannę? W jakiej modlitwie odnajdujemy jej słowa? Kto zdradził Świętej Elżbiecie sekret o Matce Bożej? Gdzie mieszkała Maryja i Święty Józef? Czy Pan Bóg chce, abyście byli podobni do Najświętszej Maryi Panny? Wymień imię świętego zakonnika, który bardzo kochał Matkę Bożą. Doskonale. Bądź pozdrowiona, Matko Boża. Kiedy widzicie waszą mamę, mówicie jej: dzień dobry, mamusiu. Czy przypominacie sobie, co Archanioł Gabriel powiedział do Maryi? Bądź pozdrowiona, Maryjo. Jest to bardzo miłe przywitanie Maryi. Powiedział jej: dzień dobry. Spójrzcie na ten obrazek. Jest tam Najświętsza Maryja Panna, której dzieci przynoszą bukiety kwiatów. Jedne z nich mają małe bukiety, inne nieco większe, a jeszcze inne przynoszą bardzo duże bukiety z dużą ilością kwiatów. Jak bardzo Najświętsza Maryja Panna jest szczęśliwa i zadowolona z tych małych chłopców i dziewczynek. Zobaczcie, jak uśmiecha się do nich. Ona wie, że jeśli dzieci przynoszą jej kwiaty, to pokazują jej przez to, że ją kochają. Czy wy także chcecie ofiarować kwiaty Najświętszej Maryi Pannie? To nie jest trudne. Za każdym razem, kiedy odmawiacie modlitwę Zdrowaś Maryjo, to wówczas składacie jej jeden piękny kwiat. Na obrazku dzieci, które mają dużo kwiatów, są tymi, które wiele razy odmówiły modlitwę Zdrowaś Maryjo. Najświętsza Maryja Panna bardzo nas kocha. Ona jest Matką Boga, ale także naszą mamą. Jest tak bardzo szczęśliwa, kiedy myślimy o niej, kiedy odmawiamy Zdrowaś Maryjo. Słowa Archanioła Gabriela i Świętej Elżbiety tworzą modlitwę Zdrowaś Maryjo. Kiedy ją odmawiamy, modlimy się dokładnie tak, jak Archanioł Gabriel. Przypominamy Najświętszej Maryi Pannie ten moment, który był dla niej tak ważny. Maryja kochała Pana Boga z całego swojego serca. Ona pomoże nam pójść do nieba, jeśli będziemy ją o to prosić. Ona będzie prosić dobrego Boga, by zesłał nam dużo łask i darów dla naszej duszy. Zadanie. Narysuj bukiet kwiatów dla Najświętszej Maryi Panny. Ilość kwiatów w twoim bukiecie powinna być taka sama,
jak ilość odmówionych przez Ciebie zdrowaś, Mario.